dobry, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gość szczególny ze świata, reżyser Lech Majewski. Witam pana serdecznie. Kłaniam Bardzo się cieszę, że znalazł pan czas, żeby nas odwiedzić. Pana wizyta w Wałbrzychu jest związana z produkcją filmu i o tym i o opowiedzenie o tym właśnie filmie chciałabym pana prosić. I również chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego wybrał pan Wałbrzych na zdjęcia? Trudno jest opowiadać o filmie, który się robi, bo to jest coś takiego, że człowiek jest w takiej psychicznej ciąży i to się rodzi. I to wie pan, ale wie zawsze pani, jest matki jakiś też scenariusz. Nie lubią mówić o tym dziecku swoim, bo to, tak powiem, licho nie śpi. No i tak ja tylko częściowo mogę o tym opowiedzieć. Proszę Mianowicie powiedzieć, ile pan może. Tytuł tego filmu to jest Dolina Bogów. Roboczy, czy już taki będzie właśnie? Czy możemy się przyzwyczaić? Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że to już taki będzie tytuł. Mm-hmm. Natomiast to jest koprodukcja polsko-amerykańska. Problem jest taki, właściwie dowcipny, że to są jakby dwie historie, które łączą się tam ze sobą na różnych polach. Ale z jednej strony jest to historia Indian z Utah, Indian Navajo, a z drugiej strony historia najbogatszego człowieka na świecie, Amerykanina, który mieszka w takim wystawnym zamku, wydaje wystawne przyjęcia i paradoks całej sytuacji polega na tym, że to bogactwo robimy w Polsce, tego najbogatszego, życie najbogatszego człowieka robimy de facto w Wałbrzychu, a bo tych mamy biednych Indian, pałac. A biedotę robimy w Ameryce. To rzeczywiście jest paradoks niesamowity. No z tym, w którym momencie te dwie osobowości się spotkają? Tu Indianie, tu bogaty człowiek mieszkający w pałacu. Tam jest jeszcze postać takiego pisarza i to jakby on łączy te wszystkie historie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja szukałem obiektów takich, które by zrobiły na mnie wrażenie, były unikalne, były nie tak rozpoznawalne w świecie, bo wiadomo, że bogaci Amerykanie kopiują Europę. Jak się tak wjedzie do Las Vegas, to tam jest połowa Europy skopiowana, bo wszystko jedno kasino jest to jest Paryż, tak, a drugie kasino to jest Wenecja, pływa się gondolami, w ogóle niebo jest wymalowane, wszystko wygląda jak... Ja mieszkam w Wenecji, więc to jak człowiek chce drugą Wenecję, to jedzie do Las Vegas. Również no, Caesar Park, to kasyno, to jest odwzorowanie Rzymu, cesarzy, więc wiadomo, bogaci Amerykanie, jak już mają, to zresztą mamy w Obywatelu Kane, że ten Kane tam przywozi z Europy mosty, zamki, cegła po cegle i to rzeczywiście bogaci Amerykanie robili, ci nafciarze, ci, którzy się dorabiali ogromnych pieniędzy, więc ja poszukiwałem jakiegoś takiego symbolu tego człowieka gdzieś tu. No i wydał mi się ten Zamek Książu takim najbardziej okazałym, zrobił na mnie największe wrażenie. Ja szczerze przyznam, że ja nigdy w życiu przedtem nie widziałem tego zamku. Ale chyba imponująca jest pan... cała ta... No znałem z opowieści, ale nie znałem z autopsji, więc dla mnie imponujące było to zderzenie z rzeczywistością i rzeczywiście wzbudził mój taki zachwyt i postanowiłem, że to trzeba zrobić tutaj. Także to jest ten główny powód, dla którego tu jesteśmy. Wiem, że poszukiwał pan również statystów do filmu w Wałbrzychu. Czy ta operacja się powiodła? Zgłosili się mieszkańcy? Wie pani, paradoks, kolejny paradoks naszej sytuacji jest, że za stronę polską płacą Polacy, za stronę amerykańską płacą Amerykanie. Problem jest taki, że mamy bardzo ograniczony budżet. Taki właściwie budżet, że w pewnym momencie ja usiadłem i powiedziałem, czy po prostu nie robić tego, bo nie damy rady zrobić za te pieniądze. No ale summa summarum to zawsze jest taka decyzja, czy robić, czy nie robić. Ja jestem jednak, można powiedzieć, ryzykantem, bo powiedziałem robić. No ale to się związało z tym, że musimy oferować ludziom niezwykle niskie stawki. No cały czas musimy obcinać, prosić, żebrać.
błagać, robiąc historię najbogatszego człowieka na świecie. No to paradoks jest... za paradoksem. No tak, to tak paradoks. Się właśnie zastanawiam, panie reżyserze, bo pan działa no, na niwie światowej, można by tak określić. Kręci pan filmy w Hollywood, w Europie. Te filmy wygrywają prestiżowe festiwale na całym świecie. Wiadomo, że przemysł filmowy w krajach zachodnich jest, no, łatwiej tę sztukę tam uprawiać. W Polsce zawsze to było trudne, chociaż znajdowały się pieniądze na filmy typu Kacwawa czy Wyjazd integracyjny. Co powoduje, że pan w ogóle przyjeżdża do Polski i robi tutaj te swoje filmy niezwykłe, fantastyczne, oniryczne? Młyn i Krzyż, czy właśnie kolejna taka część tego tryptyku Onirikon. Co tutaj pana przyciąga? Co powoduje, że chce pan tutaj nadal w Polsce robić filmy? No przede wszystkim, nie wiem, czuję się patriotą, jestem Polakiem. Jest coś takiego, że te lata formatywne, kiedy człowiek się kształtuje, kiedy pisze wiersze, maluje, kiedy budzi się ta wyobraźnia, no bo my jesteśmy wszyscy genialni, jak mamy 20 parę lat, tylko co my z tym robimy później, to jest osobna historia. Ale te lata są dla nas najważniejsze, obojętnie gdzie byśmy pojechali, dokąd byśmy uciekli, na Księżyc, na najodleglejsze miejsce na świecie, to zawsze będziemy wracać, jakoś nasza, ta najważniejsza część nas będzie wracać do tych lat formatywnych. To jest jednak ta pieczęć na umyśle, pieczęć to kształtowanie na duszy się i na sercu, który się nosi w sobie. Czesław Miłosz nazywał to wewnętrzną ojczyzną, czy jakby lokalną ojczyzną, ale to się zawsze nosi ze sobą. I zawsze, ja zresztą robiąc w Hollywood filmy, zawsze miałem takie poczucie, że też chcę wrócić i zrobić tutaj coś. I jak się robi swoje rzeczy, to takie, można powiedzieć, autorskie filmy, a nie właśnie te tytuły, które pani wymieniła, które są tylko jakimiś produktami handlowymi, zresztą nieźle sprzedającymi się, to wtedy trzeba płacić frycowe, czyli krótko mówiąc, żebranie, małe budżety. Ja kiedyś miałem szczęście porozmawiać z Francisem Fordem Coppolą, który powiedział takie jedno proste zdanie, powiem je po angielsku, tak jak on powiedział tak: big idea, small money, small idea, big money. I coś w tym jest. To takie amerykańskie. Jak się ma duże idee, czy jakieś takie bardziej ambitne projekty, no to zawsze są małe pieniądze. Bo ci, którzy dają pieniądze, chcą, żeby towar się dobrze sprzedał. To jest ich główny powód. Szukają tego wspólnego mianownika, który uważam jest bardzo nisko położony, więc to musi być tam odpowiednia ilość prymitywnych jakichś dialogów, jakichś głupawek sytuacji dotyczących jedzenia i wydalania i generalnie rzecz biorąc, to się sprzedaje. Ewentualnie zabijanie, mordowanie, strzelanie, wykręcanie. Wyścigi samochodowe. Wybijanie oczu piłą tarczową, obcinanie szyi. To się świetnie sprzedaje, to nie ma najmniejszego problemu. Pisze pani scenariusz, gdzie główny bohater jest okrutny, zły, cyniczny, natychmiast są pieniądze. Napisze pani scenariusz o świętej Teresie, będzie pani pukać po wszystkich drzwiach i wszyscy powiedzą tak, tak, bardzo piękne, piękne, piękna postać, ale przykro nam bardzo. Proszę przyjść następnym razem, jak pani napisze jakimś ludożercy. Ale jednak Dolina Bogów no, zaczęła się. Zdjęcia się zaczęły, to oznacza, że jakieś fundusze na to się znalazły. Jak pan planuje, ile dni zdjęciowych, jak pan planuje swoją pracę w Zamku Książ? Jak długo to potrwa? Jak długo pan będzie u nas? Jakiś tydzień na zdjęciach tam. Pewno będziemy wracać jeszcze, bo na razie robimy to, co się nazywa zdjęcia uciekające, no, ze względu na pogodę. No, uciekamy przed zimą, uciekamy przed śniegiem, uciekamy. Mamy wydekoltowane kobiety, przyjęcie eleganckie, więc nie chcemy, żeby te noc, prawda? Noc, lampy, światła. Żeby aktorzy marzli. No przecież to właśnie uciekamy przed zimą na razie.
razie, więc to ten tydzień jak gdyby, no ale w momencie, kiedy pojawią się nazwiska, tak zwane gwiazdy, no to pewno wrócimy do Książa na chwilę, żeby porobić trochę wnętrz. Także w ogóle będziemy tutaj w okolicach gościć, bo film jest niezwykle skomplikowany od strony produkcyjnej, ponieważ no wiadomo, że my nie filmujemy tylko Zamku Książ, tylko to jest jakby część pewnej pracy, która będzie rozbudowywana w postprodukcji. Tam są. No wiadomo, to nie jest film turystyczny o Zamku Książ, to na pewno Książ zostanie ale wykorzystany. Dużo jest specjalnych efektów, bardzo dużo jest takich przedziwnych efektów. Na przykład teraz zbudowaliśmy przed Zamkiem Książ katapultę, która ma wystrzelić w powietrze pewien obiekt, katapultę według wzoru Leonarda da Vinci. I oczywiście myśmy wbudowali tylko tą masywną część tej katapulty, ale potem w efektach specjalnych cały ten mechanizm, który porusza się i tak dalej, to wszystko będzie budowane jako w efektach specjalnych. No, kto widział Młyn i Krzyż, to wie, że to jest taka praca nad obrazem, praca nad każdą sceną, gdzie graficy komputerowi, bo w Polsce mamy bardzo zdolnych grafików komputerowych. My w ogóle jesteśmy narodem zdolnym wizualnie, więc w tych dziedzinach dużo jest polskich operatorów filmowych w Hollywood, którzy są bardzo cenieni. No Janusz Kamiński robi ze Spielbergiem, robi no, jest sporo nazwisk, Andrzej Bartkowiak są. Bartkowiak tak. Robi już, reżyseruje swoje filmy, bo z Sydneyem Lumetem pracował. No mnóstwo, no Pulp Fiction zrobił polski operator, Sekuła itd. itp. No, Jurek Zieliński, no, no jest pełno tam. Czyli krótko mówiąc, coś jest, coś, co zaakceptował świat. Tak, jakby sprowadzając polskie oko. Prawda? I pewną estetykę. Aczkolwiek przypominam sobie taką sytuację, że Jerzy Zieliński, z którym pracowałem, on robił w Hollywood film i mówi, wiesz, jak studiowaliśmy w szkole filmowej u Hasa, u Jachody, to tak smakowaliśmy te francuskie sosy, on taką metaforę użył, francuskie sosy, włoskie sosy, tak żeśmy ten obraz budowali, tu przyjechałem i wszyscy ode mnie chcą hamburgera wizualnego, żeby było widać, żeby było jasno. Także, takie to paradoksy. Ale to już dawniejsze czasy, bo teraz jednak do tej estetyki przywiązuje się, jest ważniejsza i również... Obraz gra coraz większą rolę. Pani, niebywała rozwój tych kamer i niebywały rozwój efektów specjalnych. My teraz się możemy wyjrzeć przez okno. A tak. Tu jest niebieska ściana. Ja nie chcę. Panorama Wałbrzycha jest za nami, panie reżyserze. A chciałam zapytać jeszcze, czy planuje pan udział naszych polskich aktorów, być może gwiazd, czy ktoś z tych aktorów, takich z pierwszych stron gazet, przyjedzie do Wałbrzycha, żeby wziąć udział w pana filmie? Czy pan się broni przed tym? Nie, ja się nie bronię przed niczym. Ja na razie po prostu buduję ten film krok za krokiem, ale nie wolno mówić o przyszłości, wie pani, bo to jest przyszłość. Rozumiem. Jeszcze nie zapadły decyzje w tej sprawie. John Lennon ostatnią piosenkę, refren tej piosenki był, że przyszłość, znaczy planowanie przyszłości to jest to, co się nigdy nie wydarza. Na jego zastrzelono. Także ja jestem ostrożny z mówieniem o przyszłości, po prostu krok za krokiem trzeba to realizować, trzeba iść do przodu. Ale mogę pana zapytać, kiedy pan chce, żeby film ukazał się na ekranach, po jak najbardziej czułym przygotowaniu całości. Nie mam pojęcia, jak skończę. Jednak nie, ach, jak skończę. To pan mówi jak Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej. Ja podchodzę do moich filmów jako przygoda i wyzwanie pewnego rodzaju artystyczne, już nie mówiąc o wyzwaniu finansowym, no bo to jest, ja nie chcę tu zanudzać, ale to jest morderstwo. No, my staramy się zbudować życie najbogatszego człowieka za grosze. Więc to samo w sobie już jest wiadomo, że wyzwanie niebywałe. No ale
Wie pan, ja zrobiłem film Młyn i Krzyż, który wszyscy na świecie mówią, jaki to jest bogaty film, a myśmy go też zrobili za skromne pieniądze. Jak ja mam zabronione mówić ile kosztował ten film, bo nikt by nie uwierzył. Nikt by nie uwierzył, że tak, że mało, tak tanio. Że tak tanio, dlatego że... Bo efekt jest imponujący rzeczywiście. Tak, no wysmakowany, niesłychanie. Ja nawet dowiedziałem się, że jest to najlepiej sprzedający się polski film w historii polskiej kinematografii. Do tej pory ten film został zakupiony przez 63 kraje. No to jest jakiś podobno rekord absolutny, z czego 58 krajów grało ten film w kinach, pomimo tego, że to nie jest film, który byśmy uznali właśnie za komercyjny, sensu stricte. Kinowy, fabularny. Także, a tu się okazuje, że i w Indiach, i w... No bo tam mamy drogę krzyżową, ale no wie pani, w innych religiach nawet. W Japonii mamy 6 fan-klubów tego filmu. No bo zwyciężyło piękno tego obrazu, to jest całkowicie niepowtarzalne. W Indiach to na rękach w ogóle... Ja nie wiedziałem, co oni chcą ze mną zrobić. Ten film szedł w Izraelu, no w innych religiach, szedł w Iranie, no w zupełnie inne religie, inna estetyka, inny światopogląd, a jednak ten film jakoś się tam znajdował. Więc to jest pewnego rodzaju fenomen i on rzeczywiście został zrobiony, mówiąc tak konkretnie, za bardzo niewielkie pieniądze. Mniejsze niż debiut filmowy współczesny. Współcześnie dziejący się ze współczesnymi samochodami. Ale miejmy nadzieję, że to nie ma aż takiego znaczenia, ile trzeba było za co zapłacić, liczy się efekt końcowy. Także już nie będę panu zadawać szczegółowych pytań, jeśli chodzi o Dolinę Królów. Cieszymy się, że Dolinę Bogów, przepraszam bardzo. Cieszymy się bardzo, że wybrał pan Wałbrzych na miejsce swojej fantastycznej działalności. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Naszym gościem był Lech Majewski, reżyser. Kłaniam się. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.